Mimo że jego powstanie związane jest z rozwojem przemysłu, to trudno odmówić mu uroku zabytku, jakim się stał. Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej, którego historia sięga połowy XIX wieku, stał się głównym elementem nowego planu. Dziś jego właścicielem stało się miasto, które chce stworzyć tam lokalne centrum tradycji. Czym będzie się zajmować, tego dowiemy się już z materiału Pawła Jędrusika. Kopalnia Brandenburg to najstarsza kopalnia na Górnym Śląsku. Zaczęła funkcjonować w 1770 roku. Teraz te tereny mają dostać nowe życie. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała je bezpłatnie miastu. To jest teren o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych, zabudowany historyczną zabudową kopalnianą wraz z wieżą wyciągową. To była infrastruktura przeznaczona do działalności górniczej. Dzisiaj będzie miała zupełnie nową funkcję. I to nie jedną, bo kilka. Na pewno będzie przypominać o historii. Pomysł jest taki, żeby to właśnie było... Ta funkcja społeczna, czyli upowszechnianie tych tradycji śląskich, bo to nie tylko izba kapelmistrza, czyli nie ten muzyczny aspekt, ale także kwestie i strojów, więc to jest jeszcze jedna część, to druga. I trzecia część to dotyczy znowu, jest taka izba masterchefa, czyli te wszystkie nasze tradycje lokalne, jeśli chodzi o kulinaria. Będzie też można odwiedzić działek, czyli zewnętrzny ogródek warzywny, ale nie będzie to tylko miejsce do oglądania, również do mieszkania. Miasto planuje wybudować tu mieszkania komunalne. Mieszkania będą w niemal wszystkich budynkach poza lokalnym centrum tradycji. Lokalne centrum tradycji to będzie budynek użyteczności publicznej, natomiast budynki okalające to będą mieszkania komunalne oraz mieszkania wspomagane. Planujemy około 35 mieszkań, średnia wielkość tych mieszkań to około 50 metrów kwadratowych. Lokalne centrum tradycji ma być gotowe do końca tego roku. Z kolei na budowę mieszkań miasto chce pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 13 milionów złotych.